Witam Was w kolejnym zatrzymaniu się nad Słowem dzisiejszego rodzaju, 22 rozdział. Zaleca naprawdę piękna historia Abrahama i Izaaka i tej zażądanej przez Boga ofiary z Izaaka, syna, którego Bóg dał, a teraz chce rzekomo go zabrać. Warto, kochani, to co Bóg nam daje, mieć taką wolność w sobie, żebyśmy mogli to oddać, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Bóg tego od nas zażąda. To jest bardzo ważne. Pod koniec tego fragmentu czytamy o rozkazie Boga. Czytamy, że Abraham jest posłuszny Bogu. Może być taka sytuacja w naszym życiu, że Bóg czegoś od nas zażąda, albo nam się też wydaje, że Bóg czegoś żąda. I teraz trzeba to raz rozeznać, czy to jest od Boga, a dwa spełnić, jeżeli od Niego to pochodzi, poświęcić nawet to, co jest dla nas najważniejsze. Bo Bóg nie żąda czegoś, co przekracza nasze możliwości, to jest raz, a dwa, Bóg da łaskę i naprawdę wyprowadzi z tego wielkie dobro. Pięknym tym fragmentem, obietnica jest w tym fragmencie taka, że naprawdę czekają Abrahama wielkie rzeczy i nas też czekają wielkie rzeczy. Tylko czy będziemy gotowi do poniesienia jakichś ofiar.